O dezinformacji w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę mówimy od wielu lat z perspektywy wszystkich państw naszego regionu. W tym odcinku Dialogów Środkowoeuropejskich skupiamy się na państwach, które są sobie bardzo bliskie z perspektywy historycznej, w których jednak obraz dezinformacji bardzo się różni. Mowa o Czechach i Słowacji. Z jednej strony podatność mieszkańców tych państw na fałszywe treści jest zależna od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy dochodów, ale z drugiej strony wiąże się z odmiennymi doświadczeniami związanymi na przykład z panslawizmem czy oceną Armii Czerwonej. Dodatkowo warto podkreślić, że zjawisko dezinformacji nie jest tylko związane z działalnością Federacji Rosyjskiej, ale ma szerszy zakres, na co zwracają uwagę nasi eksperci Łukasz Lewkowicz i Szczepan Czarnecki. Panowie, rozmawiamy o zjawisku dezinformacji na przykładzie państw, którymi zajmujecie się na co dzień w swojej pracy analitycznej, naukowo-badawczej, czyli dezinformacji zarówno w Czechach, jak i na Słowacji. Jak te zjawiska wyglądają? Właśnie rozpocznijmy od Czech. Te zjawiska są bardzo złożone i już, jak Marcinie, poruszyłeś termin dezinformacja, prawda? De facto mówimy tutaj o fałszywej informacji. A fałszywa informacja nie musi być tylko i wyłącznie dezinformacją. Może być to misinformacja. Zależy de facto, kto i w jakim celu tę informację rozprzestrzenia. Nie musi ona być de facto kształtowana, tworzona w złej intencji, może być ta intencja i dobra, ten zamysł sam. Natomiast o dezinformacji musimy powiedzieć, że jest to termin, jakby, który zawiera wiele różnych zjawisk. I te zjawiska dotyczą i różnych aktorów, to jest celowych działań, które wprowadzają fałszywą informację w celu osiągnięcia czegoś, ale też nas, użytkowników języka, bo wszyscy komunikujemy się między sobą, my możemy również stać się ważnym podmiotem działań dezinformacyjnych. To jest poprzez nawet nieświadome bądź niecelowo złe, negatywne szerzenie takich informacji. Także dezinformacja tak naprawdę dotyka nas wszystkich, dotyka całego społeczeństwa, jest bardzo związana z procesem komunikacji. No i niewątpliwie co dezinformacji i rozprzestrzenianiu pomaga, to nowe media, to internet, to media społecznościowe. Przede wszystkim media społecznościowe. De facto tak, bo zasięg tak naprawdę jednej wiadomości, która nie zawsze musi być napisana w złej intencji bądź wypowiedziana w złej intencji, jest przeogromne. Nad mediami nie mamy kontroli, do czego myślę, że jeszcze z czasem tam dojdziemy, natomiast tak de facto dezinformacja jako zjawisko niewątpliwie negatywne otacza nas wszystkich, natomiast jej oddziaływanie, jej działanie ma zasięg globalny. No tak, ale koncentrujemy się na Czechach. Koncentrując się na Czechach, zdecydowanie dezinformacja w Republice Czeskiej stanowi i problem, i ogromne wyzwanie. Wyzwanie dla władz państwa. Skala czy nasilenie się działań dezinformacyjnych w Czechach obserwujemy od ponad dekady, od roku 2012-2014. Są to niewątpliwie też działania związane z dwoma dużymi w tym czasie znaczącymi wydarzeniami, jakimi była i kwestia Krymu. I Donbasu. I Donbasu, ale i kwestia migracji. W tym momencie widzimy szereg różnorodnych działań dezinformacyjnych pojawiających się na, nazwę to, ujmę to, scenie medialnej czy halen, prawda, nie dotyczy to tylko i wyłącznie mediów. Powstaje w tym czasie szereg nowych tak zwanych alternatywnych mediów, które są prowadzą szereg działań dezinformacyjnych, które publikują informacje założone na odnoszące się do obywatela, ale mające na celu wpłynąć na jego emocje. Mają, prawda, to bardzo efektywne działanie, mają wewnętrznie destabilizować, co się również udaje w wielu aspektach. Natomiast oczywiście nasilenie tych działań dezinformacyjnych, jeżeli pójdziemy już bardziej do przodu z czasem, w tej osi oczywiście nasila się w kontekście pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Czyli po lutym 2022 roku i zaraz o tym ciąg dalszy, natomiast z perspektywy słowackiej. Tam sytuacja wygląda bliźniaczo jak w Czechach, bo również takim istotnym przełomem, jeżeli chodzi o rozwój tej sceny dezinformacyjnej, był ten pierwszy początek konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w 2014 roku. Wtedy na Słowacji zaczyna powstawać właśnie
bardzo dużo mediów alternatywnych, tak jak Szczepan nazwał, czy konspiracyjnych. One się rozwijają. One oczywiście mają później pożywkę w kontekście kryzysu migracyjnego w 2015 roku, następnie zaś w okresie pandemii COVID, kiedy również ta scena dezinformacyjna była bardzo aktywna. I kolejnym takim istotnym przełomem, jeśli chodzi o funkcjonowanie dezinformacji na Słowacji, jest właśnie pełnoskalowa wojna rosyjsko-ukraińska i luty 2022 roku. I tutaj od razu należy dodać, że na Słowacji to było bardzo wykorzystywane przez wielu polityków, zarówno z mainstreamu politycznego, z tych największych partii politycznych, które sprawowały władzę lub znów sprawują od zeszłego roku, czyli na przykład partii Smer, Słowacka Socjalna Demokracja, ale również takich mniejszych partii skrajnych, skrajnie prawicowych, takich jak Republika. I tutaj od razu również trzeba dodać, że Słowacja od początku jest bardzo dotknięta tym problemem, jest bardzo narażona na tą dezinformację, przede wszystkim ze strony rosyjskiej, co wiąże się i co pokazują różnego rodzaju badania socjologiczne robione w ostatnich latach, które pokazują, że po prostu słowackie społeczeństwo jest bardzo narażone na różnego rodzaju dezinformacje, na teorie spiskowe. Po prostu bardzo duży odsetek ludzi na Słowacji wierzy w tego rodzaju, różnego rodzaju dziwne teorie. Czy łatwiej po prostu. I po prostu jest łatwiej wtedy dotrzeć. Tak. No, głównym takim kanałem jest Facebook, ale oczywiście inne media społecznościowe również są bardzo popularne na Słowacji. Natomiast co jest wyzwaniem, pewnie w przeciwieństwie do Czech, że tak naprawdę w tych ostatnich miesiącach nikt z tą dezinformacją de facto nie walczył na płaszczyźnie państwowej. Dopiero te ostatnie wydarzenia i zamach na premiera Fico być może zmieni filozofię państwa i służby zaczną walczyć z mową nienawiści, z dezinformacją, bo takie mamy sygnały. I to był duży problem, że po prostu politycy to wykorzystywali. Mówi się o tych zmianach prawnych, które mają nastąpić teraz na Słowacji po tym tragicznym wydarzeniu. Natomiast tutaj wydaje mi się, że zarówno w przypadku Czech, jak i Słowacji jest te działania dezinformacyjne, one mają od czasu do czasu, a może i nawet w sposób ciągły, taką wysoką skuteczność, dlatego że też te niemałe są środowiska, które z Rosją sympatyzują. No na Słowacji to było widać niejednokrotnie w trakcie różnych badań socjologicznych. Tutaj mieliśmy też byłego prezydenta Czech, który także do pewnego momentu tą przyjaźń z państwem rosyjskim okazywał dosyć głęboko i zresztą chyba nie tylko on. Tak, nie tylko on, natomiast jeżeli już dochodzimy do tego momentu, tak jak wspomniał Łukasz o dezinformacji rosyjskiej, w przypadku Republiki Czeskiej po pierwsze te społeczeństwa są jednak różne. Nie możemy porównać Czechów i Słowaków. Ten sentyment bądź prorosyjski w Republice Czeskiej jest o wiele, wiele niższy niż na Słowacji. Oczywiście prawda, część społeczeństwa faktycznie uznaje Rosję jako państwo przyjacielskie, natomiast jest to, możemy powiedzieć, szczególnie po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ten procent malał, choć tutaj też są zmiany na poziomie społecznym. Natomiast ci aktorzy dezinformacyjnej sceny, o których mówiliśmy, to nie są tylko i wyłącznie agresorzy, czy też dezinformatorzy z państw trzecich. Tutaj ciśnie się nam od razu, prawda, na język Federacja Rosyjska, ale są to też lokalni aktorzy. Na dezinformacji można zarabiać. Czeskie think tanki, ich analizy wskazują na to, że część sceny dezinformacyjnej czeskiej, część właścicieli, czy też autorów stron internetowych, to zwyczajni Czesi, którzy zarabiają na reklamach. To są kwestie jednak milionowych dochodów, tylko i wyłącznie przez to, że na rynku jest przestrzeń dla takich mediów. I o interesie społecznym się nie myśli wtedy? No interes, oczywiście, że tak. Także tutaj, prawda, jeżeli chodzi już o specyfikowanie tych aktorów, mamy tutaj szereg różnych aktorów. Nie muszą to być tylko i wyłącznie osoby związane z Federacją Rosyjską bądź działające na jej korzyść. Często jest też tutaj ten własny, partykularny interes, który jest poprzez cenę, czy za pomocą mediów społecznościowych rozwijany. To są dochody rzędu kilku milionów koron rocznie, tylko i wyłącznie na samych reklamach i klikalności. Natomiast wracając do polityków, w Republice Czeskiej znowuż sytuacja jest troszkę inna aniżeli w Republice Słowackiej, a to z tego względu, że po pierwsze większa świadomość polityków, szczególnie po ostatnich wyborach parlamentarnych i zmianie władzy w Republice Czeskiej. No i też postać prezydenta.
prezydenta, prawda? Oczywiście i zmiana, później kolejna zmiana, czyli zmiana na prezydenta w Republice Czeskiej, to w tym momencie jest to Petr Pavel. Ze zmianą rządu przychodzi zmiana myśli o scenie dezinformacyjnej. Tutaj w Czechach, w Republice Czeskiej na przykład były próby czy też plany przygotowania ustawy dezinformacyjnej. Ta jednak przerosła możliwości ustawodawców, a to z kilku powodów. Po pierwsze, jak interpretować dezinformację, czym ona jest. Po drugie, jak ją egzekwować, prawda? To znaczy, jak udowodnić osobie, która faktycznie jest aktorem na tej scenie dezinformacyjnej, złą intencję działania. Jeżeli na przykład w czasie COVID-u ktoś twierdził, że witamina C może wyleczyć COVID, czy w takim razie możemy udowodnić, że faktycznie działał w celu jawnie złym, czy też faktycznie w to wierzył? Prawo naprawdę ma w trudności bardzo duże z interpretacją i implementacją na tym poziomie. Do tego trzeba dodać jeszcze, że mówimy o państwach postkomunistycznych, w których od razu, co się pojawia w przypadku kwestii przygotowania takiej ustawy? Cenzura, czyli wprowadzenie do debaty wraca stare. No i jesteśmy wyczuleni tutaj w tej części Europy. Na I jeżeli mamy społeczeństwo, w które mimo wszystko w Grupie Wyszehradzkiej powiedziałbym, społeczeństwo czeskie jest jednym z, jeśli nie najbardziej, to wśród najbardziej odpornych na działania dezinformacyjne, ale ciągle są osoby i nie są to jednostki, jest to około 20% społeczeństwa, które w jakiś sposób tym informacjom wierzą. Te osoby jako pierwsze powiedzą, że jest to powrót cenzury. Jest to niewyobrażalnie duże wyzwanie dla przeciwdziałania dezinformacji. Od tej ustawy chciałbym już odejść. Tutaj po pierwsze jej prace nad ustawą były bardzo długie. W tym momencie jest pauza. Nie wiadomo, tak naprawdę najpewniej w ogóle nie będzie powrotu do tej ustawy ze względu właśnie na trudności interpretacyjne. Natomiast przeciwdziałanie dezinformacji to jest szereg różnych działań, które należy podjąć na poziomie i rządu, których na Słowacji zdecydowanie brakowało. W Republice Czeskiej można mówić o próbach ewentualnie kwestionować ich funkcjonalność. Natomiast społeczeństwo obywatelskie, edukacja, to są te przestrzenie, w których tak naprawdę możemy... Edukacja medialna, o której też często się mówi. Tak, myślenie krytyczne. Jeżeli zwrócimy uwagę, prawda, na te Media Literacy Index, w państwach, w których faktycznie jest duża zdolność i myślenia krytycznego i korzystania z mediów, scena dezinformacyjna jest mniej wpływowa na to społeczeństwo. I tutaj przypadek chociażby Finlandii, gdzie Sputnik tak naprawdę się nie przyjął. Nie przyjął się dlatego, że społeczeństwo było na tyle odporne i wyedukowane, że ciągle wybierało inne źródła informacji, aniżeli te pojawiające się na scenie. Także tu znowu musimy wrócić do kontekstu państw postkomunistycznych. A Słowacja? No tam jest oczywiście sytuacja bardziej skomplikowana niż w Republice Czeskiej, bo mówi się, biorąc pod uwagę te badania socjologiczne, że około 30% społeczeństwa jest właśnie narażone na tą propagandę prorosyjską i ją po prostu przyjmuje. I to pokazują różne badania robione i przed wybuchem pełnoskalowej wojny i później. I to jest ciekawe, że po wybuchu pełnoskalowej wojny w tych pierwszych miesiącach poparcie dla Rosji, dla Władimira Putina, ono tak gwałtownie spadło. Ono było tuż przed wybuchem wojny dosyć wysokie. Nawet bardzo istotna część społeczeństwa obwiniała Zachód, kolektywny Zachód, za to, że w ogóle tą sytuację tak powiedzmy eskaluje. Z 22 roku dokładnie te badania, tak, które wtedy się ukazały. Później to się zmienia, ale już po kilku miesiącach kolejne badania, na przykład z wakacji 2022 roku, pokazują, że praktycznie połowa społeczeństwa słowackiego chciałaby zwycięstwa Rosji w tym konflikcie. Oczywiście przyczyny są różne, bo można to analizować w kontekście historycznym, czyli tego panslawizmu, który jest od XIX wieku popularny wśród elit czy społeczeństwa słowackiego, właściwie do dzisiaj. No brak jakichś negatywnych doświadczeń historycznych Słowacji, bo tam nie ma takich doświadczeń jak państwa bałtyckie czy Polska dotyczące zaborów czy II wojny światowej. Tam II wojna światowa kojarzy się z wyzwoleniem Słowacji przez Armię Czerwoną, udziałem w Słowackim Powstaniu Narodowym w 1944, który jest takim mitem politycznym istotnym dla Słowaków. No są też pewne ciągoty autorytarne części społeczeństwa słowackiego, które na przykład chce silnej władzy. I ono widzi, że taki Putin jest silnym przywódcą, i
To też wpływa na te poparcie wysokie dla tego typu polityków. Wracając do tego, co powiedziałem, po prostu te badania zaczęły już pokazywać pewne zmęczenie społeczne, tą niską odporność na dezinformację i ten stan się utrzymywał w kolejnych latach. I to też trzeba od razu dodać, że ówczesny rząd centroprawicowy nie potrafił tego jednak zwalczyć. Tam też były podejmowane próby i zmian prawnych, próbowano zamykać strony dezinformacyjne, ale one za chwilę były otwierane. No bo żyjemy w państwie demokratycznym. Dokładnie tak. Albo na przykład zmieniały nazwę i po prostu powstawały jakieś nowe mutacje tego rodzaju mediów. To były często media, które wcześniej pisały właśnie o COVID-zie, czy szerzyły taką dezinformację dotyczącą COVID-a. No i ostatecznie mieliśmy wybory, przedterminowe wybory parlamentarne, gdzie ta kwestia dezinformacji też była jakimś istotnym elementem, bo ta nowa koalicja rządowa, która powstała w październiku zeszłego roku, ona już do tej dezinformacji nie podchodziła tak restrykcyjnie, nie mówiła o tej dezinformacji. Wycofano się z wcześniejszych jakichś zapowiedzi właśnie zmian legislacyjnych. Widzimy teraz nawet chęć przejęcia wymiaru sprawiedliwości, co jest bardzo krytykowane przez opozycję czy przez część społeczeństwa. I to pokazuje, że te pierwsze miesiące obecnego roku i te kilka zeszłego, one były stracone w kontekście dezinformacji, a często politycy wykorzystywali dezinformację wprost, nawet w kampanii wyborczej czy później, szerząc w swoich mediach społecznościowych. To był taki ciekawy przykład jednego z polityków, Lubosza Blachy, takiego dosyć ważnego polityka Smeru, który miał konto na Facebooku, gdzie szerzył tą dezinformację i władze słowackie chciały tą stronę zamknąć, ale nie miały jakby możliwości wpływu na Facebooka i dopiero jakiś kontakt władz słowackich z senatorami amerykańskimi spowodowało, że ci senatorowie napisali list do Marka Zuckerberga i to konto na Facebooku bardzo popularne zostało zamknięte. Łatwiej zablokować Donalda Trumpa niż politykę na Słowacji. Dokładnie. Ale to też pokazuje, jak jest trudno czasami walczyć z tą dezinformacją. Ale tak jak mówię, pewnym przełomem może być zamach na premiera Roberta Fico. Oczywiście ja na razie jeszcze nie widzę takiej szansy na porozumienie pomiędzy opozycją a obozem rządowym, bo były próby tworzenia okrągłego stołu zaproponowane przez Zuzannę Czaputową i prezydenta elekta Petera Pellegriniego, ale one na razie nie spotkały się z pozytywnym odzewem, ale widać, że politycy Smeru nawet, czyli tej największej partii rządzącej, chcą jakichś zmian dotyczących mowy nienawiści, co się będzie też pewnie w jakimś tam stopniu wiązało z walką z dezinformacją. Bo to już jakby zapowiedział wicepremier Robert Kaliniak, który jest takim teraz zastępcą, można powiedzieć, Roberta Fico. Tutaj widać jakiś pewien początek. Z tego, co wiem, policja jakby zaktywizowała się i śledzi teraz internet, wyłapuje osoby, które szerzą mowę nienawiści. Już jest od kilku dni kilkadziesiąt spraw przeciwko właśnie osobom szerzącym mowę nienawiści, na przykład życzącym śmierci Robertowi Fico, czy atakującym innych polityków. Tak, dokładnie, tam też lider progresywnej Słowacji dostawał groźby śmierci w internecie. Tak więc widać, że tutaj jest jakiś początek dyskusji na ten temat, co się też może mieć wpływ na kwestię dezinformacji, ale zobaczymy, jakie będą realne skutki. Final, dokładnie. Tutaj podobna sytuacja była też tragiczna z zabójstwem dziennikarza na Słowacji. Też mówiono tutaj, że zmiany będą musiały nastąpić szerokie i w wymiarze sprawiedliwości chociażby i nie nastąpiły, z tego co pamiętam. Dokładnie tak, bo tam były zmiany polityczne oczywiście, bo skutkiem takim bezpośrednim było to, że Robert Fico wtedy zrezygnował ze stanowiska, ale Smer i koalicyjny rząd funkcjonował dalej. Później ta koalicja przegrała. Również mieliśmy wybory prezydenckie, wygrała wtedy Zuzanna Czaputowa, trochę właśnie na fali tego sprzeciwu społecznego, ale ten kolejny rząd centroprawicowy próbował reformować system sprawiedliwości, ale się nie udało. Tam było za dużo konfliktów wewnętrznych, to były cztery partie, jedna później wyszła, nie było większości. I życie toczy się dalej. Mieliśmy przedterminowe wybory. Fico dał na pewno pewną stabilizację, ale również rząd koalicyjny i tam też są różne interesy. Z tego powodu jest bardzo ciężko czasami przeforsować nawet jakieś dobre zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości czy tej walki z dezinformacją. Panowie, perspektywy na rok 2024, a może nawet 2025 z perspektywy zarówno Słowacji, jak i Czech. To jeżeli chodzi o Republikę Czeską. Ja tu jeszcze dodam do Słowacji tylko, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed rokiem strzelanina w klubie Teplareń, która też tej zmiany, prawda, na Słowacji nie przyniosła, więc widać, że te problemy na Słowacji i działań dezinformacyjnych i późniejszego ich wpływu i pewnej agresji, radykalizmu, który narasta, jest przeogromny. Zdecydowanie
tego nie będzie w Republice Czeskiej. Także to państwo jednak działa i funkcjonuje troszkę inaczej, ta struktura społeczna jest inna. Przy czym, jeżeli chodzi o dezinformację, po pierwsze mamy wybory, zaczynając od wyborów do Europarlamentu, później przyszłoroczne wybory parlamentarne w Republice Czeskiej. To są wydarzenia, które niewątpliwie tej scenie dezinformacyjnej także w jakiś sposób niestety pomogą. Politycy, szczególnie obecnej opozycji, są bardzo aktywni na tej scenie. Tutaj tylko dla przykładu Tomio Okamura, prawda, którego obecność na tej scenie jest związana tylko i wyłącznie z kwestiami migracyjnymi. Obserwuje się, że faktycznie te działania dezinformacyjne będą na podobnym poziomie, mogą narastać wraz z kampanią, bo dezinformacja pomaga populistom bardzo często. Kolejną kwestią jest to, że zmęczenie społeczeństwa wojną, które jest obserwowalne, widzimy, że coraz więcej wzrasta w Czechach, jednak tak kolektywne myślenie o wojnie w ten sposób, że ona już nas męczy, ona nie jest nam potrzebna, że mogłaby się zakończyć i tak dalej, i tak dalej. Także niewątpliwie ta kwestia też może tej scenie w jakiś sposób tę dezinformację wspomagać. Kolejną kwestią jest niewątpliwie jeszcze to, że wzrasta działanie tej sceny, ale wzrasta też tam działania na rzecz przeciwdziałania dezinformacji, aktywizacja organizacji pozarządowych, ilość organizacji i działań, które są prowadzone w tym momencie w szkołach na rzecz rozwoju krytycznego myślenia, czytania informacji, rozwijania. Oczywiście jest to długa praca, która będzie trwać lata, ale wydaje się być też najbardziej sukcesywna w tym, jak będzie się rozwijać. No i oczywiście działania też w przestrzeni online. Tutaj czeskie organizacje z sektora cyber security są bardzo obecne. Także na przyszłość zdecydowanie większa koordynacja społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych instytucji z rządem i wspólnota działań. Pewne rozwinięcie tej synergii jest tą kwestią, która może temu pomóc. Jeżeli Czechy pozostaną stabilne, to jest pytanie, zakładam, że tak, na pewno będzie się to rozwijało w tym kierunku. Słyszę pewien optymizm w tej wypowiedzi, niewątpliwie. A czy optymizm także, jeśli chodzi o Słowację? No, trochę jestem bardziej chyba sceptyczny co do tych pozytywnych zmian. No, też mamy wybory teraz europejskie. To też nie sprzyja na pewno jakimś tam studzeniu emocji politycznych. Pellegrini zaapelował o to, żeby jakby zaprzestać kampanii wyborczej przez te partie słowackie, ale tak naprawdę tylko Progresywna Słowacja ogłosiła, że no, zawiesza swoją kampanię wyborczą. No, w przyszłym roku bodajże mamy wybory samorządowe, no to one też pewnie nie będą jakoś do końca służyły uspokojeniu sytuacji. Więc wydaje mi się, że wszystko będzie zależało od tego, co postanowi teraz rząd słowacki, co się będzie działo z Robertem Fico, jaki będzie jego stan zdrowia, czy szybko wróci do pełni sił i będzie mógł sprawować swoją funkcję. No też jest pytanie o ten okrągły stół pomiędzy opozycją a rządzącymi. Czy to teraz, czy dopiero po wyborach europejskich udałoby się zrobić? Bo widać, że jest pewna chęć części partii. Z tego, co wiem, to z tego wycofał się Smer i Słowacka Partia Narodowa. Znaczy oni powiedzieli, że na razie chcą poczekać. Natomiast duża część partii właśnie opozycyjnych, w tym Progresywna Słowacja, taka chadecka partia KDH, czy właśnie nawet koalicyjna partia HLAS, Socjalna Demokracja Petera Pellegriniego, one są gotowe rozmawiać. Tak więc to jest jakiś dobry przyczynek do tego, żeby zacząć dyskutować, co zrobić z tą mową nienawiści, żeby politycy się sami ograniczali, prawda? Bo nawet po tym samym wydarzeniu kilku polityków, przede wszystkim z obozu rządowego, zamiast studzić te emocje, to zaczęło atakować opozycję, obwiniając o ten zamach. Zaczęto również obwiniać media państwowe, ale to przede wszystkim prywatne, o to, że one też podgrzewały atmosferę i doprowadziły do tego de facto. Więc to też jest takie ciekawe, że ta wojna na linii opozycja-rząd plus opozycja-media cały czas trwa. Więc dopiero jak dojdzie do tego okrągłego stołu, politycy zaczną rozmawiać. No, jest szansa na jakieś zmiany prawne, ale też takie zmiany mentalne, czy może takie zmiany, które by się rozpoczęły od samych polityków. I wydaje mi się, że tutaj będzie ważna rola Petera Pellegriniego, który obejmie już swoją funkcję prezydenta, powiedzmy, w połowie czerwca, czyli za kilka tygodni. I może on będzie jakimś takim elementem stabilizującym tą sytuację, bo widać, że on chce tutaj wprowadzić jakieś pozytywne zmiany. On się porozumiał z Zuzanną Czaputową, mimo że pochodzą z dwóch różnych obozów, prawda? Natomiast to jest jakaś szansa, że on jest takim politykiem, moim zdaniem, umiarkowanym,
w ramach obozu rządowego i jest szansa, że on będzie te emocje studził. Ale no, tak jak powiedziałem na początku, jestem takim umiarkowanym optymistą, bo zobaczymy, jak to będzie faktycznie wyglądało. Ponieważ no, niestety po obu stronach są politycy, którzy próbują wykorzystywać tą obecną sytuację do właśnie szerzenia mowy nienawiści, do zbijania kapitału politycznego. I to jest bardzo smutne niestety. I mniej optymistycznie jednak, jeśli chodzi o Słowację, i w taki oto sposób kończymy tę naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję panom za podzielenie się tymi swoimi bardzo ciekawymi spostrzeżeniami. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo.